Pana Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę was widzieć. Wczoraj byłem z żoną na zakupach, ponieważ mieliśmy troszkę wolnego czasu po południu, więc byliśmy w sklepie ogrodniczym i chcieliśmy kupić sobie piękne kwiaty. I tam rozmawiam z tą panią sprzedawczynią. Właściwie to była pracownica, która tam donosiła kwiaty. Ja mówię do niej, skoro tu na ziemi są tak piękne kwiaty, to ja mówię, co dopiero może być w niebie? A ona mówi, tak, tam są takie kolory, których tutaj nawet nie ma. Tam jest taka zieleń, której tu nawet nie ma. A skąd pani to wie? No bo mój syn tam był. Wow, syn był? Był czy jest? Był. I mówi, że był w śmierci klinicznej i właśnie oglądał te kolory, to co tam widział. Mówi, po prostu mówi, nie ma takich kolorów tu na ziemi. I tak niesamowicie mnie to też podniosło, jeszcze troszkę żeśmy rozmawiali i tak na nowo sobie uprzytomniłem, jak Bóg niesamowite rzeczy przygotowuje dla tych, którzy Go miłują, którzy Go kochają. A często my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych rzeczy, które przemijają, tak? Które przemijają i ktoś powiedział, że to, co przemija, to nie przynosi nam szczęścia. Szczęście nam przynosi to, co trwa, to, co zawsze będzie. I właśnie Pan Bóg zaplanował naszą przyszłość, nasze życie z Nim już teraz. Możemy się z Nim rozkoszować. Ale ja chciałbym wrócić, to tylko tak gwoli wstępu, ponieważ wczoraj to tak bardzo mocno przeżyłem, jak mówiła właśnie o tym synu i on żyje, on oczywiście wrócił do życia. I chciałbym mówić troszkę na temat czasu, a później troszkę na temat rodziny, naszej odpowiedzialności, dlatego że mamy taką uroczystość dzisiaj właśnie, więc chciałbym troszkę też się dołączyć do tego tematu. Śpiewaliśmy taką pieśń, mamy czas, czas nie goni nas. Kto może powiedzieć, że to jest prawda w jego życiu? Zdaje mi się, że chyba najwięcej kłamiemy w pieśniach, nie? Mamy czas, czas nie goni nas. No nie wiem, ale wszystko zależy. Tak, 24 godziny mamy wszyscy równo, ale coś mi się wydaje, nie wydaje, ale jestem 100% pewny, że czasu mamy coraz mniej i jak gdyby ten czas nas pogania, czy różne mnogość zajęć, które się mnoży coraz więcej, nas sprawia, że czujemy się jak w gonitwie wielkiej. I jest coraz więcej zajęć, które są dodawane do planu naszych zajęć w jakiś taki subtelny sposób. Wiem, że to jest również dzieło diabła. I jak to śpiewaliśmy, Szymon śpiewał, gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Tak? Takie powiedzenie jest. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I mamy również tego przykłady w Biblii. Salomon, kaznodzieja, wiele takich przykładów na temat czasu i śpieszenia się mówi. Na przykład w 20 rozdziale, w 21 wierszu jest powiedziane, dziedzictwo na początku szybko zdobyte, na końcu nie ma błogosławieństwa. A księga kaznodziei Salomona, 4 rozdział i 6 wiersz. Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. I jeszcze jeden fragment, Przypowieści 28:20. Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo, lecz kto się szybko chce wzbogacić, nie ujdzie kary. Powiedział, czas to pieniądz. I rzeczywiście dzisiaj najdroższą walutą to nie jest jakaś tam dolar czy euro, czy cokolwiek, czy złoto, ale jak to brat Janusz powiedział, dzisiaj najdroższą walutą jest czas. I jest tak zwany wyścig szczurów. I tutaj właśnie czytamy w tym, że kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Ja miałem takiego kolegę, który z kolei ma firmę i z kolei ma kolegę, który też ma firmę.
I on tak bardzo szybko pracuje, bardzo, bardzo szybko i po prostu chce szybko forsę zarobić. No i właśnie to słowo tutaj, słowo tak bardzo pasuje, dlatego że kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Weźmy to sobie do serca, dlatego że wielu z nas jest narażonych na tego typu sytuacje. I on mówi o tym koledze, że zarobił kasę bardzo szybko, ale w pewnym momencie gdzieś tam piorun strzelił i popaliło mu wszystką instalację w domu, wszystkie sprzęty. Mówi, że na grube tysiące, naprawdę grube tysiące stracił w jednej chwili. Ale właśnie tak sobie pomyślałem, że właśnie szybko się chciał wzbogacić, a tu nagle szybko stracił. I to Boże Słowo właśnie nam mówi o tym wyścigu właśnie szczurów. Ale my wiemy, że wszystko jest tak nastawione, aby dokręcać śrubę, aby człowiek już na nic innego nie miał czasu, a przede wszystkim nie miał czasu na szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Widzimy to, jak firmy konkurują między sobą i to może nie jest takie coś dziwne, ale najgorsze jest to, że jest jeszcze wewnętrzna konkurencja w danej firmie między pracownikami. I tutaj właśnie to jest jeszcze gorsze. Jesteśmy pod presją. Myślę, że wielu z nas tego doświadcza. Przypowieści Salomona 21:5 mówią: zamysły pilnego prowadzą do zysku, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek. To też na temat czasu i na temat szybkości, właśnie na temat tej gonitwy, szybkiego zysku. Kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek, chociaż oczywiście to może odnosić się do innych sytuacji. Biblia mówi nam, że abyśmy mądrze wykorzystywali czas i brat tutaj senior powiedział, brat Byrtek, że na spotkaniu seniorów mówiliście, że mieliście takie słowo, że teraz jest czas kupowania. Czas kupowania oleju do naszych lamp, aby nie zgasły na przyjście Pana, że teraz jest ten czas uzupełnienia oleju w lampach. I kochani, teraz jest ten czas, bo przyjdzie czas, gdzie nie będzie czasu już uzupełnić czegokolwiek. Dlatego chciejmy wykorzystywać ten czas. Chciejmy najpierw szukać Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam przydane. I chodzi o to, żeby nie popaść w uśpienie. A najlepszym sposobem na popadnięcie w uśpienie to nie nic nie robienie, ale robienie wielu rzeczy tak, aby mieć wymówkę, że nie mam czasu. I myślę, że to nam dzisiaj najbardziej grozi, że po prostu mamy wiele, wiele rzeczy, które nam nie pozwalają szukać Pana, nie uzupełniać tego oleju w naszych lampach. I Pan Jezus te sprawy bardzo ostro, czy postawił na ostrzu noża i powiedział: nie możecie służyć Bogu i mamonie. I tak kiedy rozmyślałem na ten temat, to stwierdziłem, że człowiek służy albo Bogu, albo mamonie. Tak jakby tylko te dwie rzeczy były, którym służy człowiek. Albo Bogu, albo mamonie. Jest w Biblii napisane, że ci, którzy chcą być bogaci i tak dalej, mają wiele pokus, popadają w liczne, bezsensowne pożądliwości, które powodują zgubę również u wierzących właśnie. Ale może przychodzi taka refleksja. Widzisz, że ten, który więcej czasu służy pieniądzom, ma się lepiej niż ty. Ty starasz się służyć Bogu, a tu wcale nie masz tego, co chciałbyś mieć. Zmagasz się i przychodzi pewna pokusa, żeby, jak to jest, Boże, ja ci służę, a ten, który ci nie służy, ma się lepiej niż ja. A teraz jeszcze inna taka przychodzi frustracja, jeszcze mocniejsza. Kiedy widzisz, że ktoś szuka Pana, służy Bogu i ma również błogosławieństwo, a diabeł
w tobie wzbudza zazdrość i żal do Pana Boga i mówi, jak to jest? Ja przecież też służę Bogu, a może nawet więcej niż mój brat, a nie mam się tak dobrze jak mój brat, albo przeżywam ciężkie chwile i trudności. Myślę, że to jest najtrudniejsza pokusa, to jest najtrudniejsza rzecz, którą my musimy się zmagać. Kiedy chcemy Bogu służyć, a nie widzimy takiego błogosławieństwa w swoim życiu, jak ten, który może właśnie służy Bogu, a może ja uważam, że jeszcze lepiej służę, a nie mam takiego błogosławieństwa. I kochani, z tym się musimy również zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że w Biblii Bóg nigdzie nie obiecuje nam, że będziemy mieli zawsze wszystko to, czego pragniemy. Nigdzie nam tego Pan Bóg nie obiecuje. Nigdzie nam Pan Bóg nie obiecuje, że będziemy zawsze bogaci. Nigdzie nam Pan Bóg nie obiecuje, że będziemy mieć to, co tylko zapragniemy. Ale Bóg nam jedno obiecuje, że ten, kto Jego szuka, nie będzie zawstydzony, gdy On przyjdzie. To jest na 100%. I to jest największa rzecz, którą powinniśmy pilnować. Największe bogactwo, jakie sobie możemy zdobyć właśnie, to uzupełniać te nasze lampy. Dzisiaj są bardzo wielkie czasy wielkich wyzwań. Właśnie komu chcemy służyć? Biblia mówi, że miłość pieniędzy to jest korzeń wszelkiego zła. I przyjdzie czas, gdy ludzie będą musieli wybrać w sposób taki już ostateczny, komu służą. I kiedy rozmyślałem na temat czasów ostatecznych, kiedy zmyślałem, kiedy przyjdzie czas, kiedy Antychryst będzie na tej ziemi, to wtedy właśnie przyjdzie takie definitywne opowiedzenie się, czy chce służyć Bogu, czy pieniądzom. Dlaczego? Dlatego, że Antychryst, jak wiemy, on wprowadzi taki system, że człowiek będzie znakowany poprzez chipy i nie będzie możliwości obracania pieniędzmi, dlatego że będzie tylko i wyłącznie system bezgotówkowy, nie będzie żadnych pieniędzy. Zresztą teraz w tej chwili wszystko do tego dąży się, żeby zlikwidować pieniądz z obiegu. A więc przyjdzie taki czas, to będzie czas podczas wielkiego ucisku, kiedy ci, którzy nie pilnowali siebie w tym teraz dobrym czasie, dogodnym czasie, aby dolewać tego oleju do lampy, wtedy w tym czasie będą musieli już definitywnie powiedzieć, czy chcesz, czy służysz Bogu, czy służysz pieniądzom. Dlatego, że jeżeli przyjmiesz znak Antychrysta, to wtedy już nie ma możliwości odwrotu, jak Boże Słowo mówi, i człowiek będzie na wieki potępiony. Natomiast jeżeli nie przyjmiesz, czyli chcesz służyć Bogu w ten sposób, wtedy właśnie jesteś skazany na albo śmierć, albo na po prostu jakąś śmierć głodową, czy jakieś bardzo ciężkie konsekwencje. I dziś te konsekwencje wyboru nie są od razu zauważalne. Wtedy w przyszłości te konsekwencje będą natychmiastowe. Jak gdyby od razu człowiek będzie miał konsekwencje tego, czy chce służyć Bogu, czy chce przyjąć to znamię Antychrysta, a więc inaczej chce mieć dostęp do pieniędzy i tak dalej. Natomiast dziś te konsekwencje wyboru nie są od razu zauważalne. Nie mamy nad sobą aż tak wielkiej presji. Możemy lub nie musimy służyć Bogu bez jakichkolwiek natychmiastowych konsekwencji. Ale kochani, nasze jutro to efekt wyboru dzisiaj. Nasza wieczność to efekt wyboru dziś. I Jozue, który już żegnał się prawie że ze swoim ludem, narodem wybranym, on powiedział w takie doniosłe słowa, które często cytujemy, gdy odnosimy się do rodziny. I właśnie teraz chciałbym to troszkę powiązać z rodziną. Jozue w 24 rozdziale od 13 wiersza cytuję tutaj słowa, właściwie Pan Bóg mówi przez Jozuego i mówi tak: dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i z drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie
i służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Kochani, Jozue świadomy był tego, że za podjętą decyzją, komu się chce służyć, że podjęcie tej decyzji to jest ogromna odpowiedzialność. I on powiedział, że on i jego rodzina będą służyć Bogu. On nawet nie powiedział, że ja będę służyć Bogu, że tylko ja będę służyć Bogu. Ale on był w pełni świadomy swojej odpowiedzialności jako męża i ojca za cały swój dom. Kochani, mówię to szczególnie dla głów rodzin. Odpowiedzialności nie tylko, aby zapewnić byt, ale przede wszystkim odpowiedzialności o duchowy stan swojego domu. Bo odpowiedzialność to przede wszystkim danie przykładu swojej rodzinie. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za rodzinę, to nie tylko zabezpieczenie bytu, ale przede wszystkim danie dobrego przykładu całej swojej rodzinie. Nie można kogoś do czegoś zmusić w swojej rodzinie, ale możemy pozytywnie kogoś zachęcić lub zniechęcić swoim przykładem. Mówimy tu o swoich dzieciach, tak? Przykład idzie zawsze z góry. Można zmusić dzieci do czegoś, ale nie można tego robić tylko do pewnego czasu, prawda? Możemy powiedzieć dziecku: idziesz tam i robisz to, robisz tamto, ale kiedy ma swoje lata, to już mu nie powiesz. Kiedy oczywiście czasem właśnie ten próg, kiedy już nie mówimy dzieciom, ja uważam, że dzisiaj za szybko nastaje i wiele rodziców jak gdyby chce unikać odpowiedzialności za to i mówi: dziecko sobie wybierze to, co najlepiej. Ale ja uważam, że to jest kolosalny błąd. Wiecie, kolosalny błąd. Ja dziękuję Bogu za moją teściową, która mojej obecnej żonie zabraniała wiele rzeczy i do późnych lat, nawet jak była chyba na studiach jeszcze. I powiem wam szczerze, że to bardzo ją ochroniło od wielu, wielu, wielu konsekwencji. Dlatego jestem Bogu za to wdzięczny, za to, że ma taką mamę, która była bardzo konsekwentna. Nie pozwoliła jej na robienie czegoś chce, bo już masz 18 lat. Nie tak, kochani. Ale najwspanialszą, myślę, rzeczą dla wierzących rodziców to wiedzieć, że ich dzieci wstępują w ich ślady. Nie ma nic wspanialszego. Nie ma nic wspanialszego. Jak właśnie widzieć to, że dzieci wstępują w ich ślady, idą za Bogiem. Czytamy w Księdze Sędziów: a gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli, każdy do swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. A więc czytamy o tym, że za życia Jozuego i za życia starszych, to pokolenie, które znało Jozuego i znało starszych, służyło Bogu. I popatrzcie, Jozue postanowił, że on i jego rodzina będzie służyć Bogu. Jakie tego były konsekwencje? Ano takie, że cały lud izraelski służył Bogu. Przykład Jozuego był tak mocny, że cały lud izraelski służył Bogu. Nie tylko jego rodzina służyła, ale cały naród izraelski. Kochani, jak wielkie to ma znaczenie. Szczególnie to jest ci, którzy są może liderami, ale nie tylko. Bo my, każdy z nas jest liderem w swoim domu. I ja to chcę odnieść właśnie do tych relacji.
Jozue postanowił szukać Boga i cały lud izraelski szukał Boga. Ale czytamy coś innego w wierszu 10 i 11. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom i opuścili Pana. Dlaczego? Dlaczego tak się stało, że to następne pokolenie, które już nie znało życia Jozuego i starszych, ono odstępowało od Boga? Dlaczego tak się stało? Przecież było pokolenie tych ojców, którzy jeszcze znali Jozuego. Oni służyli Bogu, ale ich dzieci już nie służyły Bogu. Dlaczego tak się stało? Oni widzieli te cuda i obecność Bożą w życiu Jozuego i ja tak właśnie to wyobrażam sobie, że widząc te znaki i cuda, to co się działo w życiu Mojżesza, Jozuego, to co Pan Bóg czynił wśród nich, to powodowało, że ludzie mieli bojaźń, ludzie służyli Bogu. Ale kochani, nie postarali się o to, aby mieć swoje własne przeżycia, takie jakie mieli starsi, jakie mieli Jozue, tak jakie mieli Mojżesz. Nie postarali się o to, aby mieć własne przeżycia, własne doświadczenia i oni nie potrafili przekazać tego przykładu swojego następnemu pokoleniu, dlatego że oni żyli jak gdyby tym, co wypracowało poprzednie pokolenie, a nie postarali się o to, aby wypracować sobie własne dziedzictwo, które będą mogli przekazać następnemu pokoleniu. Kochani, jeśli my żyjemy na przeżyciach naszych ojców, a nie dokładamy starania do tego, aby mieć własne historie, własne przeżycia, własne dziedzictwo, to jestem przekonany, że nasze dzieci nie będą służyć Bogu. Albo w większości nie będą służyć Bogu. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej kolejności nasze dzieci patrzą się na nasze życie. Na nasze życie jako nasz ojców. Dopiero później może na dziadków, ale w pierwszej kolejności na nas. I dlatego to jest tak bardzo ważne, aby dać sobie ten trud, aby naczerpać oliwy do swoich naczyń. Aby mieć coś, co można przekazać następnemu pokoleniu. Swoje przeżycia i doświadczenia. Kochani, jeżeli nie mamy tego i nie będziemy dawać tego przykładu, jak chodzimy z Bogiem, jak żyjemy z Bogiem, a tylko będziemy wspominać, jak nasi dziadkowie przeżywali, to będziemy w wielkim rozczarowaniu, kiedy nasze dzieci powiedzą, że on chce inaczej żyć. My z żoną sobie od samego początku naszego małżeństwa prowadzimy taką księgę Bożych cudów i to jest taka A4 zeszyt i tam wpisujemy wszystkie wysłuchane modlitwy. Już piszemy drugi teraz. I chcemy, aby nasze dzieci mogły też tam zerkać, patrzeć i uczyć się od nas, od rodziców, jak my przeżywaliśmy to życie, jak myśmy się zmagali, jak my doświadczaliśmy Boga, aby oni mogli tam sobie zajrzeć, kiedy już troszkę może podrosną, dlatego że teraz im też staramy się opowiadać i mówić. Ale kochani, to jest nasza rola, to jest nasza największa odpowiedzialność, aby dać właściwy przykład, aby nie dać tylko przykład, no nie wiem, jakiś taki właściwego postępowania, ale przede wszystkim przykład przeżywania Boga, aby ich życie było zachęcone do tego, aby one się uchwyciły same Boga również, widząc to, co Pan Bóg w naszym życiu czynił. Dlatego mówię to do wszystkich rodziców, do wszystkich również dziadków, bo to również i wszystkie babcie, i wszystkich dziadków dotyczy tak samo. Ale kochani, każde pokolenie jest odpowiedzialne za samych siebie i za następne pokolenie, które po nich przychodzi. Jeżeli my nie będziemy odpowiedzialni, to kto będzie odpowiedzialny? To my jesteśmy odpowiedzialni za następne pokolenie. My nie możemy liczyć na to, że oni będą gdzieś wstecz patrzeć przed nas i będą brać dobry przykład, ale musimy pamiętać, że od nas biorą przykład.
I tak jak powiedziałem, ten przykład nasz może być zachętą dla dzieci. On nie może być fundamentem życia następnego pokolenia, ale może być zachętą dla następnych pokoleń. Kochani, opowiadał mi tutaj brat ze zboru, który był z naszego zboru, który był w Norwegii w pracy i mówi tak, tam w Norwegii, to przecież protestancki kraj, mówi, że spotykał się tam z ludźmi, którzy mówią tak, dziadkowie nasi byli bardzo wierzący. Ojcowie tacy pół na pół, ale my już nie kapujemy, o co chodzi w chrześcijaństwie. Ja po prostu mówię, jak to słyszałem, mówię nie do wiary. W Norwegii, w takim kraju, który słynie, że to jest po prostu kolebka protestancyzmu, można powiedzieć, w całej Europie. Tam stąd przyszła fala przebudzenia na całą Europę, między innymi jedno z jak gdyby z gałęzi przebudzenia. My czytamy, co się stało z tym pokoleniem, które tu odeszło w sędziach, w Księdze Sędziów w 2 rozdziale jest powiedziane, że oni zaczęli służyć innym bogom. I w 3 rozdziale, od 5 do 6 wiersza, przeczytajmy tak. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Hetejczyków i Amorejczyków i Peryzyjczyków i Chichwijczyków i Jebuzejczyków. I brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż, za ich synów i służyli ich bogom. A więc, kochani, problem polegał na tym, że oni się asymilowali ze stylem życia tego świata. Po prostu brali sobie niewierzących partnerów, mieszali się, a więc powolne to było zeświadczenie, powolne tak zwane zmiękczanie, jak to dzisiaj mówią. Przejmowanie stylu życia i priorytetów tego świata. Popatrzmy na kraje skandynawskie, kiedyś uważane za kolebkę protestantyzmu, jak już wspomniałem. Dziś w tych krajach, przede wszystkim w Szwecji, propaguje się luźne związki partnerskie, jakieś zboczenia seksualne, związki homoseksualne, lesbijskie, a nawet słyszałem to również z takich pewnych informacji, że propaguje się kazirodztwo. To w bardzo wielkiej skali, jeśli chodzi o właśnie tamte kraje, dokładnie nie wiem, który z tych krajów. Kazirodztwo. A więc córka z bratem, ojciec z córką, po prostu totalnie rozkład moralny rodziny. Nie wiem, co będzie za jakiś czas, ale jeżeli słyszę, że w kościele luterańskim w Szwecji oficjalnie toleruje się związki lesbijskie pośród pastorałek, czyli tych, które prowadzą kościół, to możecie na internecie sobie pooglądać. Nie wiem, co będzie za jakiś czas, ale kochani, jest to niesamowity, zgubny wpływ na całą następną generację. I to, co mówię właśnie, nie jest może jakieś tam zachęcające, ale chcę właśnie tutaj przestrzec każdego z nas, abyśmy mieli świadomość tego, jak wielką odpowiedzialnością Bóg nas obarczył wobec pokoleń, które są za nami, czy przed nami. Za nami, tak, za nami, czyli tych młodszych przede wszystkim. Kochani, a tą asymilację, a więc ja mówiłem tutaj o tych wynaturzeniach, możemy również widzieć w modzie, na przykład w ubieraniu się, w sposobie spędzania wolnego czasu. To, co mnie dzisiaj przeraża, bracia i siostry, pozwolę, że będę z wami bardzo szczery i mam nadzieję, że siostry mnie nie ukamionują tutaj na tym miejscu, ale to, co mnie przeraża, to jest obecna moda, jeśli chodzi o ubiór kobiet. Nie tylko, bo mężczyźni też się potrafią nieźle ubierać. Ale kiedyś obcisłe spodnie, dziś cienkie, obcisłe leginsy, podkreślające dobitnie wszystkie kształty. Gdyby choć jeszcze tunika była. Ale kochani, to co widzę, to się dzieje, to jest po prostu przerażające. Nie tylko młode panie, ale coraz częściej nawet starsze. Ostatnio, nie tak ostatnio, ale kiedyś tam miałem w biurze
panią po 70 w leginsach, bez żadnej tuniki, po prostu, no, ja nie wiem, ale po prostu byłem niesamowicie zgorszony. Wydaje się, że ten trend już jest nie do odwrócenia, dlatego że jeszcze 5 lat temu, 7 lat temu tego nie było. I to, co mówię, mówię z pełną odpowiedzialnością. Gdyby to dotyczyło tylko kobiet niewierzących, to by można było to jakoś jeszcze wytłumaczyć. Ale gdy to widzę pośród sióstr wierzących, to brakuje słów. Kochani, dlaczego to mówię? Dlatego, że każda kobieta wie, jak na siebie zwrócić uwagę. I z tym rok po roku jest coraz gorzej. Bo, kochani, rodzice, drodzy, szczególnie matki, do was taki apel, jaki dajecie przykład swoim córkom, swoim dzieciom. Bo przykład idzie z góry. Jeżeli wy, matki, będziecie się ubierać tak, jak powiedziane jest w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale od 9 do 10. Podobnie kobiety powinny mieć ubór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie. Jeżeli tego nie będziecie przestrzegać, to boję się, że następne pokolenie w ogóle nie będzie rozumiało, o czym my mówimy. Natomiast dla nas mężczyzn, każdy mężczyzna wie, jeżeli ma krew w sobie, a nie wodę, co na niego działa. I moja żona zresztą często mnie w tym popiera i mówi mi, że rzeczywiście tak to jest. A więc, bracia, również do was apel, mężowie, dlatego że dzisiaj obchodzimy taki czas rodziny. Nie zgadzajcie się, bracia, mężowie, tak, bracia i mężowie, nie zgadzajcie się, aby wasze żony szły za tymi trendami i pilnujmy również naszych ołtarzy modlitwy z naszymi rodzinami, z naszymi dziećmi, rozmawiajmy o cudach w naszym życiu, mówmy im o zagrożeniach. Poprzez właśnie taką codzienną modlitwę z naszymi dziećmi, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, miejmy z nimi czas. Czy Pan Bóg jakoś temu zaradził, aby nie stracić tego pokolenia, o którym tutaj czytaliśmy z Księgi Sędziów? Dlatego, że Bogu zależy na każdym i również właśnie tutaj czytamy o tym, że Bóg jednak znalazł sposób na to, aby w jakiś sposób zaradzić temu, aby w jakiś sposób nie stracić tego następnego pokolenia. I w liście, raczej w Księdze Sędziów, w 2 rozdziale, od 19 wiersza czytamy tak. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił, ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami i nie usłuchali głosu mojego, więc i ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał. I 3 rozdział. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Widzimy tutaj, że Pan Bóg wyszedł naprzeciw tej sytuacji i powiedział, że On musi temu zaradzić. W jaki sposób? W jaki sposób? Ano w taki sposób, że Bóg dopuszczał trudne doświadczenia do życia tych właśnie następnych pokoleń, aby po prostu nauczyli się walczyć, aby mieli swoje dziedzictwo, które będą mogli przekazać innym pokoleniom po swojej śmierci, żeby następne pokolenia wiedziały, że one doświadczyły Boga, że one nauczyły się walczyć w trudnych sytuacjach, w trudnych doświadczeniach. I tak właśnie było w tej sytuacji, że Pan Bóg po prostu pozostawił te narody tylko po to, aby się nauczyły prowadzenia wojny, a więc aby się nauczyły zwyciężać, aby w ten sposób doświadczać Boga mogły. I kochani, moje pytanie, czy mamy coś
w naszym dziedzictwie do przekazania naszym następnym pokoleniom? Czy chcemy, aby powiedzieć tak, jak Jozue powiedział, że ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Teraz będę służył Bogu, a o przyszłość będzie się martwił Pan Bóg. Nie będę się martwił o przyszłość swoich dzieci, nie będę, właśnie pod pozorem troski o rodzinę gdzieś pracował od rana do nocy, ale będę właśnie szukał Pana razem z moją rodziną, abym mógł zostawić coś, to największe dziedzictwo, którym możemy właśnie przekazać naszym rodzinom. To jest właśnie to, co żeśmy przeżyli z naszym Bogiem.